Poziom 998 Backrooms to ten poziom w Backroomsach, który przybił mnie chyba najbardziej ze wszystkich. Bowiem w momencie, kiedy po kilku miesiącach od czasu, kiedy ostatni raz czytałem o tym poziomie, jeszcze jego przednią wersję, zabrałem się za tworzenie tego filmu, zupełnie nie spodziewałem się tego, co przeczytam za moment i naprawdę mnie to przybiło. I myślę, że takim akcentem możemy zacząć ten odcinek. Cześć wszystkim, ja jestem Mondary, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się poziomem 998 w Backrooms, czyli poziomem Zenit. Dawniej Zenit, czy obecnie Zenit, nie wiem. O tym będzie za moment. Na dobry początek zostaw koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Dziękuję wszystkim serdecznie za to, że jest nas już tutaj ponad 160 tysięcy. Lecimy po 200 tysięcy, jak najszybciej. Zapraszam cię również na mojego Instagrama, linka masz w opisie, a tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie wszystkich informacji na temat poziomu 998 w Backrooms, czyli niejakiego Zenitu. Zdaje się, że artykuł na Wikidocie poświęcony właśnie poziomowi 998 został przepisany i lekko zmieniony w porównaniu do tego, jak prezentował się kiedyś. Chociaż możliwe, że coś mi się tu ubzdurało, jednakże o ile dobrze pamiętam kilka miesięcy temu, kiedy przeglądałem jeszcze informacje na temat poziomu 998, to coś wyglądało tutaj troszkę inaczej i w tym przekonaniu utwierdza mnie film Brugliego sprzed 8 miesięcy, ponieważ tamtejsza wersja poziomu troszeczkę różni się od tej, którą teraz możecie spotkać na Wikidocie. Jeżeli dobrze wszystko interpretuję, ta nowa wersja tego poziomu wyszła 13 czerwca 2022 roku. Jednakże przejdźmy do rzeczy. Poziom 998 Backrooms, niejaki Zenit. Skala trudności przetrwania na tym poziomie jest niestandardowa, bowiem została sklasyfikowana jako różnorodna. Oznacza to zmienne bezpieczeństwo, nieprzewidywalne zabezpieczenie i zmienną liczbę jednostek. Z polskiego na ludzki chodzi tutaj o to, że poziom po prostu bardzo ciężko jest zabezpieczyć i raz może być na maksa niebezpieczny, a raz może być po prostu bardzo bezpieczny. Jest to jeden ze szczegółów, który został zmieniony względem starej wersji tego poziomu, gdzie to skala trudności przetrwania została sklasyfikowana jako piąta, zatem był to poziom niebezpieczny, niezabezpieczony i była tu ogromna ilość jednostek. W zasadzie wyglądało to tak, że wszystkie jednostki, które znajdowały się na tym poziomie, o których później, z miejsca razem rzucały się na ciebie. Teraz wygląda to ziepko inaczej, ale zacznijmy od fundamentów. Najprościej mówiąc, poziom 998 to raj. Niebo, tyle że takie fałszywe niebo, bowiem jest to pusta, płaska płaszczyzna o kompozycji przypominającej chmury. Natomiast w rzeczywistości nie są to chmury, a betonowa tekstura pomalowana na biało, by przypominała chmury. Wszystko wokół ciebie będzie wyglądać jak niebo, tyle że ponownie jest to tekstura, która co jakiś czas będzie się zmieniać. W zasadzie jest bardzo płaska i ma bardzo wełnianą fakturę. Wszystko jest tutaj bardzo porównywalne do tekstury 3D lub do jakiegoś wyświetlacza holograficznego. Chmury będą imitować poruszanie się, jednak w rzeczywistości nic takiego nie ma miejsca. Bardziej jest to coś w rodzaju glitcha w grze komputerowej. W zasadzie cały ten poziom to jest taki leniwie zrobiony poziom w Robloxie, szczerze mówiąc. No bo spójrzcie tylko na to. Chmury, niebo, które są teksturą, która nie porusza się za bardzo, a jedynie imituje jakikolwiek ruch. Do tego twarde, betonowe podłoże, które stara się być czymś więcej niż jest w rzeczywistości. Co interesujące, chociaż ten obszar jest centralnym miejscem tego poziomu i w zasadzie największym, to każdy wędrowiec pojawiając się tutaj, pojawi się w dokładnie tym samym miejscu i nie będą to chmury, a klatka schodowa. Jest to jak gdyby biurowa, betonowa klatka schodowa, posiadająca 8 kondygnacji schodów, gdzie na samym szczycie znajduje się pusty pokój. To znaczy pierwotnie był pusty, a w ostatnim czasie dodane zostały tam małe, ręcznie malowane kamyczki i kamienie. Po co? W teorii miało to w przybliżeniu określić, ile osób dobrowolnie podróżowało do poziomu 998, ale szczerze, jak kamienie mogą sprawdzić, ile osób znajduje się u ciebie na chacie? Co autor miał na myśli? Nie wiem. Wedle ostatniej znanej relacji, kamyczków tych jest 38 i są one pozostawione w niezgrabnym, porozrzucanym stosie. Jednakże możliwe, że jest tutaj jakiś złodziej kamyczków, który codziennie zabiera po jednym kamieniu, by je kolekcjonować albo robić z nimi jeszcze inne dziwne rzeczy. Na szczycie klatki schodowej znajdują się puste drzwi, które poprowadzą cię właśnie na piętro przypominające niebo, o którym wspomniałem przed chwilą. Co ważne, jeszcze wyżej znajduje się dach i prawdopodobnie jeszcze jedno pomieszczenie, na które jednak nikt nie ma wstępu, więc za bardzo nie wiadomo, co mogłoby się tam znajdować. Sama warstwa chmur w większości jest niezmienna, jednakże wiadomo, iż jeżeli przejdziesz 30 km w dowolnym kierunku, natura chmur i tego miejsca zacznie się trochę zmieniać, bowiem chmura, po której idziemy,
zacznie siwieć, a niebo wraz z nią. Dodatkowo nastąpi stanowcza zmiana krajobrazu, będzie do ciebie docierać zimna, lekka bryza, a dodatkowo temperatura obniży się z temperatury w cudzysłowie pokojowej o 11 stopni. Tutaj macie zdjęcie zrobione przez byłego członka organizacji The Leaders, które to właśnie pokazuje te nieznane części poziomu 998. Obecnie jest to zdjęcie, które zostało zrobione najdalej kiedykolwiek w całym tym poziomie. W kwestii bytów, które możesz napotkać na tym poziomie, mamy tutaj chociażby Smilersów czy Duelersów i także inne istoty humanoidalne bądź niehumanoidalne. Jednakże, co zaskakujące, w przeważającej większości przypadków byty te po prostu wędrują i nie będą zbyt niebezpieczne dla ciebie, ani nie będą też wrogo nastawione. Nawet można by powiedzieć, że nie będą świadome twojej obecności w tym miejscu. Jednakże, wiecie, skala trudności przetrwania na tym poziomie jest zmienna, więc nie wiadomo, co czeka na ciebie w tych dalszych częściach poziomu, dużo dalej niż te 30 km. Patrząc na poziom 7 Backrooms, który, wiecie, to był ten taki ogromny ocean i mogłeś schodzić coraz niżej do tych kolejnych głębszych części, gdzie następnie miałeś tą słynną otchłań. Wówczas wszystko stawało się coraz bardziej niebezpieczne i zdaje się, że tutaj może być podobnie. Im zajdziesz dalej, tym spotkasz bardziej niebezpieczne kreatury, które będą już do ciebie wrogo nastawione. Te nie będą, jednakże może się to dość prędko zmienić, jeżeli przypomną sobie o tym, że jest tutaj jakiś wędrowca, którego można by sobie opytolić na obiad, albo jeżeli podejdziesz do nich zbyt blisko i na przykład, nie wiem, krzykniesz box, stop, no wtedy będziesz przesrany. Co ważne, im dalej w las, tym ciekawiej. Jeżeli wędrowiec przejdzie poza granicę drugiego, tego szarego obszaru chmur, przeniesie się do trzeciego. Prawdopodobnie ostatniego, jednakże tego do końca nie wiadomo. Do ostatniego segmentu poziomu 998. Tylko że wówczas musisz przejść teoretycznie 80 km, więc przygotuj się na wyprawę po chmurze. W tym miejscu powitany zostaniesz czarną mgiełką, która będzie zalewać chmury na powierzchni oraz na niebie. W miejscu tym często będą występować wichury i burze, a wiatr będzie rozwijał swoją prędkość do nawet 29 metrów na sekundę. Co ważne, w tej części poziomu 998 znajduje się o wiele większa ilość bytów. W tym będą one wykazywać inne, odrębne cechy od swojego zwykłego odpowiednika. Poza tradycyjną gromadką spotkasz tu również gobliny, wranglery, plak, crawlery i całą resztę, no będzie tego spoko. To znaczy sporo. Ponadto w tej części poziomu szaleje ogromna, brutalna ulewa. Idąc 15 km w głąb czarnej chmury, dojdziesz do miejsca, gdzie chmury będą czarne jak smoła, nie będziesz mieć praktycznie żadnej widoczności. Dookoła siebie będziesz słyszeć grzmoty, wiatr będzie wiał z prędkością 31 metrów na sekundę, a deszcz będzie padać w dużych, ostrych i szybkich kroplach. I to bardzo intensywnie. Zatem ten, ja bym na twoim miejscu został w klatce schodowej albo siadł sobie na chmurze tej pierwszej czy coś. Ponieważ w miejscu tym znajduje się jedna społeczność, niejacy duchowni. Już sama nazwa sugeruje, że będą to ciekawi goście. Ci ziomale na stale nie mieszkają na poziomie 998, a swoją główną bazę mają w głównym mieście na poziomie 13.1. Co ważne, ta nieoficjalna społeczność istnieje już od początków BNTG w 2016 roku. Początkowo mieszkali w Traders Keep do 2022 roku, o tej bazie już kiedyś wspominałem, ale nie pamiętam gdzie. Ich głównym celem jest zjednoczenie i zgromadzenie wszystkich tych ziomków, którzy zdecydowali się przyjść na poziom 998. Co ważne, grupa ta rozdaje ulotki nie tylko przypadkowym przechodniom, ale także mocuje je do murów i tak dalej w celu rozpowszechniania swojego przesłania i próby zjednoczenia niejakich nieszczęśników. Grupa ta swego czasu w społeczności Backrooms wywołała całkiem spore kontrowersje. No, są trochę odklejeni, więc może już ich zostawimy, bo jeszcze zostawią ci kamienie pod drzwiami, gdzie zostawią wiadomość, abyś, nie wiem, zamknął japę i mnie odsubował. Nie wiem, stary, sorry. W celu rozpowszechnienia swojego przesłania i zjednoczenia niejakich nieszczęśników. Tak jest, to są chyba ci ziomkowie od kamieni i jednocześnie oni na tych kamieniach mają jakieś wiadomości, które do siebie wysyłają. Albo pomniki z tego budują. Nie wiem. Na Wikidocie ponadto znajduje się taka oto bardzo smutna notka, którą wolę przeczytać, niżeli żebym jakoś własnymi słowami to wszystko opisywał, co jest tutaj napisane. Generalnie jest to całkiem smutne w wielu kwestiach, więc słowo na E zostanie tutaj ocenzurowane, rzecz jasna. Aż mi się trochę tak smutnie zrobiło czytając to. A cóż, przed wami to co przed chwilą przeczytałem. Od tego momentu poziom 998
jest kompletną zagadką. Większość sprzętu fotograficznego i technologii cyfrowej nie w stanie przetrwać ostrych wiatrów i deszczu, a większość z nich niszczy się i staje się niewytłumaczalnie zalana w ciągu kilku minut od wejścia we wspomnianą ostrzejszą ulewę. Już w 1925 roku w umysłach mieszkańców Backrooms utrwaliła się idea, że poziom 998 to surowa, wyczerpująca próba, której celem jest dotarcie do spokojnej, bezpiecznej przystani. Ci, którzy wierzą w ten pomysł i wybierają wędrówkę po tym poziomie, co zazwyczaj ci, którzy prowadzili biedne i niefortunne życie nękane złymi okolicznościami, chorobami, stratami i innymi fizycznymi lub psychicznymi dolegliwościami, które pchały ludzi do pragnienia czegoś lepszego. Inną powszechnie akceptowalną hipotezą dla poziomu 998 jest to, że prowadzi donikąd, a najciemniejsza, najsurowsza część krajobrazu to śmiertelna burza, która szybko eliminuje wszystkich, którzy znajdą się w jej pobliżu. Chociaż ta hipoteza jest bardziej pesymistyczną ideologią, ci, którzy akceptują tę alternatywną interpretację, mimo to nadal podróżują do poziomu 998. Ta drugorzędna grupa uważa, że szybka śmierć z ręki burzy jest stosunkowo łatwą i bez serbi, a w sumie celu. Podobnie jak w przypadku pierwszej grupy ludzi z dolegliwościami, którzy decydują się na przekroczenie poziomu 998 w celu spokojnego i czystego życia, ludzie często przekraczają poziom 998 po prostu po to, by ich śmierć była ich własną decyzją. Większość wybierających tę metodę może być starymi, zmęczonymi i nieuleczalnie chorymi lub mogą to być osoby dotknięte ostrymi ranami z poziomów, bytów i obiektów w zapleczach. Ludzie często przekraczają poziom 998 po prostu po to, by ich śmierć była ich własną decyzją. Zatem tak, teraz przejdźmy do wejść i wyjść z poziomu 998. Zatem poziom ten ma szeroki wachlarz wejść. Bowiem jest ich 208. Ponadto wejście tutaj jest banalnie proste, bowiem musisz dostać się na któryś z poziomów, które widzisz teraz na ekranie, a tam znaleźć białe metalowe drzwi dwuskrzydłowe, przypominające windy albo coś koło tego. Odepchnięcie ich doprowadzi cię właśnie na poziom 998, a dokładniej na klatkę schodową. Co do wyjść z poziomu 998? Cóż, stąd tak naprawdę nie ma wyjścia. Po dziś dzień wielką zagadką pozostaje, co tak naprawdę znajduje się na krawędzi. Tam w trzeciej strefie, tam na samym końcu, na krawędzi chmur. Gdzie tamtędy się dostaniemy? Jest to wielka zagadka tego poziomu, tak samo jak jakieś drogi wyjścia, bo ich po prostu nie ma. Jeżeli ktokolwiek zdecyduje się na przyjście do poziomu 998 w Backrooms, to robi to tak naprawdę tylko w jednym celu. I takim oto trochę bardziej przygnębiającym akcentem myślę, że zakończymy ten odcinek. Ja serdecznie dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, strzel pod nim kciuka w górę, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy. Wpadaj na mojego Instagrama, drugi kanał TikToka i całą resztę, wszystkie linki masz w opisie tego filmu. A my słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim. Wówidas Mondar. Cześć.